Violetta jest oburzona. Poprosiła właściciela mieszkania o pilne spotkanie. Nie wiem, co mam powiedzieć. Żarty pan sobie z nas robi? Najmocniej was przepraszam. Co mi z pańskich przeprosin? Nie mogłam się nawet umyć. Wie pan, no, gdybyśmy byli sami, ale mamy małe dziecko. Dobra. Dostaje pan od nas 2500 miesięcznie. I nie jest pan w stanie opłacić tego rachunków. Jest jeden problem. Mam długi. To nie jest nasza sprawa. My płacimy panu w terminie taką kwotę, jaka jest w umowie. Proszę mnie zrozumieć. Na kilka miesięcy przed pandemią otworzyłem restaurację. Utopiłem w niej mnóstwo pieniędzy. Przez wiele miesięcy nic nie zarabiałem, a na utrzymaniu mam rodzinę. Powtarzam, to nie nasza sprawa. My chcemy mieć w mieszkaniu gaz i ciepłą wodę. Jeżeli chcecie się wyprowadzić, no cóż, no zrozumiem to. A myśli pan, że innym najemcom nie będą przeszkadzały braki w dostawie prądu i gazu? Tak prawdę mówiąc, to poważnie się zastanawiam nad sprzedażą tego mieszkania. Wie pan co, to zróbmy tak. Zapłacę te rachunki i o tyle mniej zapłacę panu za wynajem w przyszłym miesiącu. Okej, możemy tak zrobić. Dziękuję. A wiadomo, kto dzwonił na 112? Chyba nie, przynajmniej my jeszcze nic nie wiemy. Pewnie przeklinacie to mieszkanie, co? Non stop coś. Zgadł pan. Ta rozmowa nie ma sensu, wracam do środka.